No siemano, dawno, ale dawno mnie nie było na komputerku, jak i też na Minecrafcie, jeżeli chodzi o jakiś film z Minecrafta, dawno nie było. Postanowiłem, że teraz mam ogólnie wolne do świąt, postanowiłem wam troszkę ponagrywać, jest to trochę dni, więc możliwe, że jakieś fajne odcinki ogólnie z Minecrafta wlecą. Bo nie ukrywając, trochę się za tym stęskniłem i mam ochotę nawet pograć taką for fun, jeżeli chodzi o serwery Blazing Pack. Teraz będzie startował enchant 9, bodajże chyba tak. To będzie 9, tak, to będzie 9, więc na pewno wleci jakiś filmik, myślę, że ze startu, może jakiś edit, może nie. Jakiś coś w nowym stylu, coś fajnego, coś śmiesznego. Jeszcze ogólnie zobaczymy, ale mniejsza. Patrzyłem, przyglądałem się troszkę temu launcherowi, nie ukrywając. Powiem wam, że chodzi to trochę chujowo. Metody, o, metody. Nie wiem w ogóle, po co ludzie to kupują. Widziałem, że tam jest sklep, ale jest beta Blazing Pack Launcher 2022. Nie wiem, czy to jest do pelerynki, czy to jest ogólnie wykup wcześniejszy do Blazing Packa, ale myślę, że jak już stworzyliście ten launcher, to już nie wiem, spodziewałem się czegoś ogólnie więcej, jeżeli chodzi po sklepie, jakiś skrzydeł, nie skrzydeł. W ogóle, dobra, wejdźmy sobie na Minecrafta, niech nam uruchomi tą gierkę. Dobra, zmienię sobie od razu tekstur paka. Dawno, kurwa, ja nie grałem ogólnie, jeżeli chodzi, bo pracowałem sobie za granicą i ogólnie nie grałem. Pójdźmy sobie na foxcraft.pl. Albo nie, w sumie mogę iść na mcpvp. mcpvp.pl. Jest to serwer, który wystartował chyba od Toridusa, z tego co ja pamiętam. Dobra, o, tu możemy sobie pograć. Wcześniej było w miarę okej. Nie mówię, że było jakoś chujowo, bo było spoko. Na praktycie ktoś napierdala? Aha, bo to jest ogólnie practice, okej. W ogóle na dniach stworzę jakiegoś swojego texture packa, myślę, że do edycji enchantu stworzę jakiegoś fajnego packa. Oczywiście mam youtubera, bo wczoraj wyrzuliłem na streamku, no ale to mniejsza, zobaczmy ogólnie. Kasorwin dawa 1 vs 1. A jakie tu są party classy? Dobra, mogę iść. Możemy iść się bić. O. Podobno bardzo fajnie się bije. Ja, no kurwa, to jest. Zostałem zabity na, kurwa, no jeden hit, lol, nieważne. No i ogólnie co? Będą jakieś właśnie odcinki. To jest taki czysto informacyjny, właśnie wstępny odcineczek. Jebany sposób, kurwa, ja nie mam poustawiane nic tutaj, przecież. No dobra, pojedźmy raczej na Coxcrafta, pogramy sobie na coxcraft.pl. Oceniając ogólnie launcher, bo to też chciałem omówić, no powiem wam, że co do FPS-ów, myślałem, że wcześniej jest to problem mój, jeżeli chodzi o komputer, bo jak zaczynałem, ogólnie wlazła w aktualizacja OBS-a i zaktualizowałem sobie właśnie ten program i wyszło tak, że enkodowanie miałem cały czas przyciążone na 240 FPS-ach i myślałem, że to jest od launchera, ale po późniejszej analizy, jak już ściągnąłem sobie po prostu wcześniejszą wersję OBS-a, wszystko mi chodzi tak jak trzeba właśnie na 240 FPS-ach, więc śmiem twierdzić, że jest to fajnie zoptymalizowane, jeżeli chodzi o tutaj o... o, to nie wiem, czy jest wersja polska tego launchera. Z tego co widzę, chyba nie jest, nie ma polskiej wersji. Jeżeli się mylę, no to dajcie znać w komentarzu, to sobie chętnie ustawię. No dobra, pogramy sobie. Ogólnie co robiłem za granicą? No co robiłem? No kurwa, pracowałem, bo wiele osób się mnie pytało, jak tam truskawki. Tak jak większość twierdzi, że niby na truskawki wyjechałem, a jednak jest to nieprawdą. Tak naprawdę... O ty kurwa. Holy shit, man. Makro na Coxcrafcie. Tak można? O, rozpierdalaj. Jebany grzyb. No i co, wyjdziesz do mnie? W ogóle nie... Nie wiem, po co są te... Dobra, ale go wyruchałem. Po co ktoś mi nadał te skrzydła jebane? Myślę, że to... Nie wiem.
Skrzydła youtubera to takie gówniane są jednak. Mogliby dać jakieś inne unikatowe. Jak ktoś ma powyżej, nie wiem, 40 tysięcy, 30, nie wiem, coś takiego, 50 może nawet. Macie jakieś unikatowe skrzydła od Basic Packa, a nie jakieś kurwa gówniane dla youtuberków, ty. Co ja jestem, kurwa, z pierwszej łapanki do chuja? Zaraz większość powie, że tak. Większość osób pytała, co z Ome. Miałem ochotę ostatnio sobie ponagrywać Ome w sumie. Znaczy postreamować. I chyba to Ome będzie. Miejmy nadzieję, że zostanę przy tej decyzji. Jeżeli nie, no to chuj. Ale no jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, jak to ogólnie będzie. Co do cheatowania, myślę, że raczej będzie, ale nie będę się bawił. Po prostu wbiję na Huzuni, ponagrywam sobie cheatowanie, tak jak za dawnych fajnych czasów. I ogólnie będziemy się fajnie bawić. W sumie jest potrzebny tylko X-Ray i chęci ogólnie grania na tym dragonie, ale to mniejsza z tym. Dobra, ten coś. No nieźle, ziomeczku, nieźle. Nie wiem dlaczego, ale jak mam zooma pod F, to mi się czasem to buguje. Nie wiem, czy wy też tak macie na tym, że właśnie, nie wiem, nie chce działać po prostu ten zoom. Nie wiem dlaczego, ale to może po prostu ja mam downa. Śmiem w sumie wątpić, że to tak jest. No wy kurwy jebane co? Z przedszkola wrócili, już niedługo wolne, bo święta. Mikołaj przyjdzie. Wypierdalaj. Ojej, kukasoruj gra na makro na koskrafcie, ojej. Chyba dostanę bana od potężnego Szymko Teba. Znaczy Szymek Q. Szymek na M jest akurat spoko. W porównaniu do... z innymi. On, ten gościu to w ogóle chyba w swoim świecie żyje. On wysadza, sam się kurwa zabija. Jemu nie są potrzebni przyjaciele do gry. Elo. Czekaj, zregeneruje się. Zaraz go znowu najebie. Ale jesteś zły kurwa, nie? Ale jesteś kurwa zły. O! Ale jesteś zły. Jak on jest zły, bo ty się... Ale jesteś zły, kondonie, nie? Ale jesteś zły. Zawsze śmieszyły mnie w ogóle, nie wiem, takie osoby, ale... słyszałem w ogóle wiele pozytywnych opinii na temat serwerów, na przykład na temat serwera enchant.pl, który od samych pierwszych edycji szczerze mi nie siadał. Miejmy nadzieję, że... będę miło zaskoczony, jak sobie wbiję pograć na enchancie. Miejmy nadzieję, że też dostanę jakąś rangę. Nie widzi mi się wydawanie na VIP-a na tym serwerze. Aczkolwiek jestem skłonny iść na współpracę tutaj z takowym serwerem. Kurwa, co jest? Zajebał mnie. O ty shit. Dobra. Sobie to tyle. To był taki filmik pogadankowy. Tak, abyście wiedzieli, że żyję. No i ogólnie, że zamierzam sobie grać na nowej edycji Enchantu. Jak będzie fajnie, będzie mi naprawdę bardzo fajnie się podobało, to wlecą na pewno jakieś streamki przedłużane, czy to będę siedział z moją dziewczyną, czy to po prostu sam. Zobaczymy i ogólnie będę sobie wrzucał coraz częściej tego Minecrafta całego. Trzymajcie się, cześć, no i elo.